Ja mam taki kran u mojego wujka w domu. Jest taki. Pilnujesz ten serwis? Pilnuję, ale mam jeszcze spokojnie. Dzień dobry Państwu. Witamy w telezakupach Bambo. Dzisiejszym gościem jest jedyny w swoim rodzaju. Dawid Podsiadło. Dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry. Dawid, coś się upiekło podobno dzisiaj? Oczywiście, że tak. Świetnie, że o tym wspominasz. Już spieszę, żeby pokazać Ci mój... Ach, gorące. Ale wyciągnę go, bo mam odporne ręce. Wspaniałe. Co to jest? Opowiedz. Kochany serniczek. Serniczek według prawie mojego przepisu. Nie wiem, czy dobrze widać, czy nasi telewizorze... Ale czekaj, ja zaprezentuję to, co zrobiliśmy już wcześniej. Wcześniej, dokładnie. Wielkie brawa. Serniki. Przepraszam, jestem tak podekscytowany. Jak to mówią, jak leży na krysztale, wygląda wspaniale. Chciałbym wam zaprezentować niesamowitą okazję. Zauważyłeś pewnie, że są dość niskie te serniki. Ja wiem, ty upiekłeś jeden sernik i przeciąłeś na trzy części. Powiedz mi, Klaudiusz, czy ty masz jakieś wyjątkowe wspomnienie z sernikiem? Z sernikiem? No niestety nie. Okej. To bardzo ciekawe. Być może ta okazja, to, że się spotkaliśmy, będzie... Też mogę licytować. Oczywiście, że tak. Na ekranach waszych telewizorów już jest link, adres internetowy, licytujemy, klikamy i ma wpaść dużo kasy. Dawid, powiedz, czy ja dobrze zrozumiałem? Czy to jest sernik na telefon? Świetnie zrozumiałeś, Klaudiusz. Dokładnie tak. Licytujemy sernik, dzwonicie do mnie, mówicie: Dawid, dzisiaj mam imieniny, za dwa dni chciałbym urządzić z tej okazji w weekend imprezę, brakuje mi ciasta. Przyjeżdżam. Śpiewasz, będzie muzycznie. Rozmawiamy. Nie zapominajmy o najważniejszym. Ta licytacja wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc nawet po prostu jak nie lubicie sernika, to i tak się cieszymy. I tak kochani, się cieszymy. Podsumowujemy. Nie jeden, nie dwa, trzy serniczki. Na waszych ekranach jest link, strona internetowa. Cały czas licytujemy. A żeby zachęcić was jeszcze bardziej, zdradzę mały sekret. Zamawiacie ten sernik. Po co my mamy go licytować, Dawid? Przecież on już tutaj u was stoi. Zanim on do mnie tutaj do Kalisza dojedzie, ten sernik, to przecież on się popsuje. Otóż nie. Ja dowiozę go wtedy, kiedy wy sobie będziecie tego życzyli. No tak, ale po co komu dzisiaj twój serniczek? Ale to nie musi być dzisiaj, Klaudiusz. To może być za tydzień, za dwa, za miesiąc. To może być nawet pod koniec roku. Ważne, że... Żeby wylicytować, bo te pieniądze trafiają na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strona internetowa, klikamy, licytujemy i przyjeżdża do was Dawid z specjalnym sernikiem Dawida Podsiadło. Tak jest. Za chwilę opowiemy wam więcej szczegółów, zróbmy krótką przerwę, w trakcie której zobaczycie, dlaczego ten sernik jest tak wyjątkowy. Przedstawiamy rewelacyjny produkt, oryginalny sernik Dawida Podsiadło, wykonany z najwyższej jakości lokalnych produktów, wypieczony według przepisu opracowanego w Stanach Zjednoczonych i udoskonalonego w Polsce. Sernik Dawida Podsiadło dostępny jest wyłącznie w telezakupach Bambo. Chcesz w końcu zacząć rozwijać swoje prawdziwe pasje zamiast nudnych obowiązków? Marzysz o karierze i oszałamiającym sukcesie finansowym? Masz dość niepowodzeń w życiu prywatnym i intymnym? Chcesz poznać atrakcyjnych ludzi? Z sernikiem od Podsiadło to naprawdę proste. Zacząłem rozwijać się artystycznie. Małym zaledwie zaniedbywaniu obowiązków pracowniczych. Mój pracodawca jest bardzo zadowolony. To powstało ostatnio przy budżetowaniu. Już następnego dnia, po tym, gdy spróbowałem sernika Podsiadło od Podsiadły, szef zaproponował mi podwyżkę, potem swoją posadę, a teraz sam jestem właścicielem dwóch przetwórni. Jeżdżę czerwonym Ferrari i pijam tylko Chardonnay. Przedtem zupełnie nie potrafiłem dotrzeć do Agnieszki. Dopiero sernik a la Podsiadło otworzył mi drogę do jej serca. Doroty. Uwaga, tylko dziś trzy serniki w cenie jednego. Wylicytuj sernik i ustal datę oraz miejsce dostawy, którą Dawid Podsiadło zrealizuje osobiście. Sernik Dawida Podsiadło dostępny jest wyłącznie w telezakupach Bambo, a cały dochód z aukcji trafi na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i jak, Klaudiusz, dobry? Powiem ci, Dawid, że twój serniczek to petarda. Poezja, później dasz mi przepis. Oczywiście, że dam. Kochani, jeżeli wy chcecie spróbować tego sernika i spotkać się ze mną na chwilę, to musicie licytować
Pamiętajcie o tym, że wszystkie pieniądze trafią na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Widzimy się po prostu. Jeżeli wy nie wylicytujecie, to ja to wylicytuję i sam ze sobą się spotkam. Albo ja. Kochani, żegnamy was już dzisiaj. Gościem telezakupów Bambo był Dawid Podsiadło. A waszym gospodarzem Klaudiusz Sewkowicz. I do zobaczenia za tydzień. Za tydzień robimy makowiec. Pyszny. Ojej. Miami.